1 lipca 2022 roku w jednym z zabytkowych budynków folwarku w Kłaninie otwarto Muzeum Pancerne. Budynek wystawowy pochodzi z 1891 roku. Wystawa stała dotyczy historii militarnej II wojny światowej. Właścicielem tej placówki muzealnej jest europejski kolekcjoner pojazdów zabytkowych Mateusz Deling. Eksponaty w pełni sprawne biorą udział w różnych inscenizacjach historycznych, m.in. w bitwie o Wielką Wieś, bitwie o Fordon oraz w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Weszliśmy do zaaranżowanej przedwojennej Gdyni. Jest tu księgarnia gdyńska i apteka oraz żywność, jak ją wówczas nazywano, kolonialna. Po bohaterskiej obronie Kępy Oksywskiej do Gdyni wjechali na takich motocyklach BMW z koszem żołnierze Wehrmachtu. Nowością jest samochód osobowy Opel Olympia OL38. Malowanie z początku wojny w barwach 207 Dywizji Piechoty. Ciekawostką jest fakt, że ostatni właściciel Kłanina, Gerhard von Grass, służył w sztabie tej dywizji walczącej na polskim wybrzeżu. W gablotach prezentowany jest sprzęt i wyposażenie żołnierzy okresu wojny. Powierzchnia wystawiennicza ma ponad 1000 metrów kwadratowych. Możemy zobaczyć tu m.in. radziecki czołg T-34/85, niemieckie działo szturmowe Sturmgeschütz 3 oraz niemiecki czołg średni Panzerkampfwagen 5 Panther. W wojnie obronnej najdłużej broniła się Mierzeja Helska. Poddano ją dopiero 2 października 1939 roku. Oryginalna, znienawidzona hitlerowska flaga. Thank you.
Sala afrykańska. W gablotach tej sali prezentowane są unikalne pamiątki po polskich żołnierzach walczących pod Tobrukiem czy pod Monte Cassino. Działo pancerne Sturmgeschütz to jedyny taki egzemplarz w polskich muzeach. Na ścianie działowej wypisano wszystkie ważniejsze bitwy pancerne stoczone na frontach II wojny światowej. W kolejnej sali prezentowany jest średni czołg Panzerkampfwagen 4, który w 1942 roku był najcięższym wozem pancernym III Rzeszy.
25-funtowa armata brytyjska, która walczyła pod Monte Cassino w ramach II Korpusu Polskiego. Wojskowy ciężarowy Chevrolet CMP Canada. Prezentowany egzemplarz wyprodukowano w 1945 roku. Oryginalne umundurowanie żołnierzy z dywizji generała Maczka. Słynny Panzer V, czyli Pantera. Jest to jedyny egzemplarz tego niemieckiego czołgu w polskich muzeach. Jego uzbrojeniem była armata czołgowa kalibru 75 mm KWK-42L łamane przez 70. Słynny i znany w Polsce z filmu Czterej Pancerni i Pies, czołg radziecki T-34-85. W muzeum umieszczono również wydobyte wraki działa pancernego sztuk 3 i samolotu Messerschmitt. Thank you.